A teraz będzie o cenzurze rodem z PRL-u, ale zarządzonej obecnie przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Dziennikarz śledczy, proszę Państwa, Gazety Polskiej Piotr Nisztor nie może przez 12 miesięcy publikować tekstów na temat Zbigniewa Bońka, prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej. O cenzurze prewencyjnej porozmawiam teraz z dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy, wiceprezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polski, dr Jolantą Hajdarz. Dzień dobry, pani dyrektor. Dzień dobry, witam wszystkich. Na początek może pani redaktor byłaby uprzejma przypomnieć w ogóle, czego cała sprawa dotyczy. Dlaczego, czym tak bardzo rozzłościł sąd Piotr Nisztor? To znaczy, sprawa jest bardzo poważna, ponieważ dziennikarz, właśnie redaktor Nisztor, ujawniał nieprawidłowości finansowe i powiązania ze służbami bezpieczeństwa, służbami specjalnymi PRL-u, prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej, konkretnie pana Bońka, oraz mówił o nieprawidłowościach finansowych związanych z funkcjonowaniem właśnie PZPN-u. Mówię tak ogólnie, bo też nie chcę się już w tej chwili bardzo mocno narazić, natomiast każdego, kto jest zainteresowany bardzo szczegółowym opisem po prostu tematów, które są zakazane do poruszania w mediach dla pana Nisztora, to odsyłam do strony Centrum Monitoringu Wolności Pracy www.cmwp.pl, gdzie też mamy odnośniki do konkretnie dokumentu sądu, który bardzo na całej stronie, nawet w dwóch stronach A4 wypisał tematy, których nie wolno poruszać. Ja tak trochę mówię z przekąsem, ale to nie jest sprawa zabawna, dlatego że to jest wniosek o zabezpieczenie powództwa w procesie cywilnym, jaki pan Boniek wytacza właśnie Piotrowi Nisztorowi. Taki sam wniosek wpłynął do wydawcy Gazety Polskiej codziennie, do spółki Forum i do Gazety Polskiej Tygodnika, który też te rzeczy publikował. I co ciekawe, bo to jest szczególnie bulwersujące, w dwóch tych sprawach, sprawach Piotra Nisztora i Gazety Polskiej codziennie, sprawę wylosował jeden sędzia, pan Wagner, który te wnioski przyjął i który zakazał prewencyjnie pisania na właśnie te tematy dotyczące prezesa Bońka po prostu na te 12 miesięcy, czyli dotyczy to nie tylko pana redaktora Nisztora, ale także samej gazety, wszystkich jej pracowników i współpracowników, czyli wszystkich dziennikarzy związanych z Gazetą Polską codziennie, a także mediów społecznościowych. Za każde naruszenie tego zakazu przez Gazetę Polską codziennie grozi każdej osobie grzywna 10 tysięcy złotych. W przypadku Piotra Nisztora każde naruszenie tego zakazu przez niego to jest 5 tysięcy złotych. Ogromne sumy dla każdego dziennikarza. Cenzura prewencyjna, która po prostu jest zakazana naszą konstytucją, artykuł 54 mówi o tym wprost, że cenzura prewencyjna w Polsce jest zakazana, a sąd, który przecież powinien przestrzegać bez żadnej dyskusji prawa, konstytucja dla niego powinna być najważniejszym dokumentem, łamie ją w sposób tak, bym powiedziała, brutalny, jak tylko można włamać. I właśnie mówię, a w tej trzeciej sprawie, w sprawie Gazety Polskiej, którą wylosował inny sędzia, wniosek został oddalony, czyli mamy zupełnie jakby w tej samej sprawie zupełnie skrajne interpretacje działań sądu. Nie ma tutaj wątpliwości, że jest to po prostu cenzura prewencyjna, że jest to zakaz, jest to absolutne naruszenie zasady wolności słowa. Dzisiaj na swoim posiedzeniu Zarząd Główny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich przyjął bardzo ostry protest przeciwko temu, bo to narusza fundamentalne prawo każdego dziennikarza, każdej redakcji do tego, by decydować o tym, w jaki sposób opisujemy świat i jakimi tematami będziemy się zajmować. I dlatego, pani redaktor, też o tym rozmawiamy na antenie Polskiego Radia w Poznaniu, mimo że regionalnego, i którego z pozoru można by się wydawało sprawa nie dotyczy, to jednak bardzo dotyczy. Dotyczy każdego z nas, każdego dziennikarza również w regionie, bo może tak dotknąć każdego z nas po prostu. Z nas, bo może się za chwilę po prostu zdarzyć, że w ten sam sposób każdy, kogo tematy są dziś omawiane w Radiu Poznań, poczuje się na tyle dotknięty, że złoży po prostu o zabezpieczenie swoich dóbr osobistych wniosek w sądzie i ten sąd będzie decydował o tym, że państwo nie możecie się tym zajmować. Tak. No jest od tego procedura właśnie cywilna, że jeżeli byśmy robili w złej wierze, jeżeli byśmy kłamali, zniesławiali kogoś, to naprawdę dziennikarza w Polsce będzie
to bardzo drogo kosztować. Bardzo drogo. Kary są ogromne i sądy je jak trzeba bez problemu uchwalają, jeżeli ktoś by naruszył czyjeś dobra osobiste. Więc tutaj nie można po prostu bać się tego, że szczególnie jeżeli mówimy o instytucji publicznej i osobie publicznej, jaką jest PZPN i jej prezes, i jego prezes. Państwo zajęliście już za pierwszym razem w przypadku tego pierwszego orzeczenia sądowego jasne stanowisko i teraz, rozumiem, zajęliście jeszcze raz mocniejsze stanowisko. Tak, to jest protest Centrum Monitoringu Dokładnie. Wolności Prasy, tak? Przeciwko takiemu postępowaniu Dokładnie sądu, tak? Tak, bo po prostu nam, no to jest kuriozalne, żeby tego typu decyzje były podejmowane w dzisiejszych czasach, w czasach, kiedy wolność słowa, kiedy wolność dziennikarzy, niezależność dziennikarska jest podnoszona zawsze przez wszystkie unijne gremia, przez Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu i jest, że tak powiem, to jedno z fundamentalnych praw, na których oparty jest ustrój demokratyczny, więc nie sąd będzie zakazywał pisania na jakikolwiek temat. Nie ma po prostu tutaj zabezpieczenie powództwa, czyli przed jakąkolwiek publikacją uniemożliwianie pisania na dany temat, to jest po prostu zamykanie dziennikarzom ust i tak to trzeba po prostu postrzegać. Jestem po prostu, powiem szczerze, przekonana, że gdyby tego typu postanowienie wydał sąd w kierunku na przykład zakazania pisania Gazecie Wyborczej na jakiś temat, czy tego typu, czy medium, to byśmy mieli całą Europę. Tak, że po prostu jaki zamordyzm, jaka tutaj jest cenzura, w jaki sposób traktuje się dziennikarzy, jak upadły wolne media, które były wolne do niedawna. Dziś cisza, milczenie, tamta strona nie podejmuje tego tematu, natomiast no, tam, gdzie możemy, absolutnie będziemy sprawę nagłaśniać i będziemy sprawę też apelować do dziennikarzy, żeby okazali solidarność dziennikarską, także jeśli nawet różnimy się w sprawach światopoglądowych, czy mamy spory ideowe, czy wręcz nieraz no, niektórzy się różnią politycznie, to mimo to dziennikarz prawdziwego zdarzenia tutaj wobec tej sprawy nie powinien przechodzić obojętnie. Mi się wydaje, że to nie jest kwestia, pani dyrektor, jeśli wolno wejść w zdanie, to nie jest kwestia tylko solidarności, tylko zwykłej przyzwoitości po prostu. Że nie może być zgody na takie orzeczenia, nawet jeśli one są sądowe. I tak sobie pomyślałem, że właściwie ten zakaz, który jest tak szczegółowo wyartykułowany przez sędziego Rafała Wagnera z pierwszego Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Warszawie, każdy dziennikarz powinien na miejscach swoich publikacji po prostu powtarzać codziennie, każdego dnia, czego dotyczy ten zakaz i tak dalej. No przecież to są najgorsze z możliwych przykładów cenzury rodem z głębokiego PRL-u. No bo tak, no bo też jeszcze powiedzmy sobie, że zarzuty są poważne, nie mają charakteru prywatnego, bo nikt nie roztrząsa prywatnych spraw jakiejś osoby, tylko poważne zarzuty dotyczące ogromnej instytucji, która po prostu no, funkcjonuje w przestrzeni publicznej jako jedna z najważniejszych, więc powinna po prostu wyjaśnić to, co jest po prostu jakimkolwiek znakiem zapytania i nie bać się podejmować tych tematów. Więc tu jest na pewno no po prostu bardzo poważny problem, żeby nie zamykać dziennikarzom ust i pozwalać im pracować, pozwalać im zbierać materiały i obronić te swoje racje. Z jakiegoś powodu poważni dziennikarze i poważne gazety zajęły się tym tematem i jest to po prostu bardzo istotne. A ja chciałam jeszcze na jeden aspekt zwrócić uwagę, mianowicie coraz częściej mam po prostu przekonanie, że że toczy się jakaś niewypowiedziana wojna władzy sądowej, sądów z dziennikarzami. I w ostatnich dniach po prostu sprawdziłam statystykę. Mamy taki słynny artykuł 212 Kodeksu Karnego, który jest reliktem też z PRL-u, bo karze karą roku pozbawienia wolności dziennikarza za zniesławienie, czyli za to, co możemy napisać, a ktoś, znaczy sąd, czy też jakaś osoba, której to dotyczy, uzna, że to jest niewłaściwe, nieprawdziwe, grozi aż więzienie i bycie skazanym w procesie karnym, co dla dziennikarza jest rodzajem wręcz śmierci cywilnej. Bardzo, bardzo poważne zagrożenie, od lat postulowane przez wszystkie unijne instytucje, żeby po prostu z tego zrezygnować. I na co chcę zwrócić uwagę? Statystyka jest zdumiewająca. W ostatnich czterech latach prawie ponad trzykrotnie wzrosła liczba
aktów oskarżenia z artykułu 212, które wnoszone są do sądu przeciwko dziennikarzom, bo ten artykuł dotyczy po prostu dziennikarzy. Więc jak w roku 2015 tych spraw było dokładnie 81, tak w roku 2019 226. Mhm. Proszę zobaczyć, jaka duża różnica. Po prostu aktów oskarżenia, które sąd rozpatruje, które są kierowane na drogę sądową, którymi się wszyscy zajmujemy, które są, że tak powiem, rozpatrywane i finansowane wtedy z kieszeni podatnika nas wszystkich. Nieraz nie tylko część tych spraw trafia do Centrum Monitoringu Wolności Pracy, żeby część dziennikarzy zwraca się o pomoc. Często jest to już taki akt desperacji, kiedy przegrywają w pierwszej instancji, gdzie wydaje im się, że jest oczywiste, że nie mogą przegrać, a okazuje się, że za prosty felieton, banalny tekst, krótki, nieraz na 2000 znaków, można po prostu być osobą skazaną w procesie karnym. I właśnie w tych procedurach odwoławczych często bierzemy udział. Zdumiewają mnie błahostki, tak to nie nazwę, za które sądy potrafią dziennikarzy skazywać. No i to jest kolejny dowód, pani dyrektor, na to, że jak bardzo potrzebna jest reforma sądownictwa i to taka głęboka, poważna. Tak, przepraszam, absolutnie tak. Przepraszam, musimy kończyć, bo za chwilę jestem umówiony też na rozmowę. Mam nadzieję, że w tym całym natłoku zadań, które teraz spotykanie. Jestem umówiony na rozmowę z redaktorem naczelnym Gazety Polskiej, właśnie Tomaszem Sakiewiczem, którego, jak rozumiem, też pewnie zakaz dotyczy, więc będzie mógł pewnie tylko mówić pewien prezes pewnego związku sportowego w Polsce i tak dalej, no ale zobaczymy. Mam nadzieję, że odbierze telefon. Redaktor Sakiewicz jest dosyć bojowy w tej sprawie, tym bardziej, że jako osoba, która jest naczelnym Gazety Polskiej, ma prawo mówić, ale z kolei jako osoba, która jest związana z Gazetą Polską codziennie i z wydawnictwem, nie ma prawa to mówić. To też jest więc ciekawy w sumie wątek. Zależy, w jakiej no właśnie roli będzie występował. Dokładnie. Bardzo dziękuję pani dyrektor za rozmowę. Dziękuję również. Dyrektor Centrum Monitoringu Wolności i Prasy, wiceprezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, dr Jolanta Hajdasz była gościem Wielkopolskiego Popołudnia z Radiem Poznań.